wieczór. Dobry wieczór, panowie. Witamy tam. Ja myślę, że wasz problem polega na tym, że wy jesteście parą pedałów jednak. I jako ale to jest nasz problem, czy czyj problem? Nie, to jest wasz problem, bo wy sobie wzajemnie w dupie kopiecie. Wasz problem to jest. Dlatego macie takie radio pedalskie. Ale w dupie czy w dupach? W dupach. Właśnie. Pedały jesteście, po prostu pedały. To nie są normalne ludzie. I wy nimi jesteście właśnie, tymi nienormalnymi ludźmi. I co w związku z tym? Jak to co w związku z tym? No to ja mam ci mówić, co masz robić ze własnym odbytem? Tak, bo pan brzmi jako specjalista, więc bardzo prosimy. Co? Wypowiada się pan, rozumiem, jako ekspert w tej sprawie, więc bardzo prosimy o radę. Panie, przyjdzie pora na pana, zobaczy pan, sam sobie pan zapłaci za własne życie, panie. Sam sobie pan wystawi rachunek i wtedy się pan przelęknie, posoka panu poleci po nogach do pięty. A skąd ta posoka? Z dupy. No. Także, przepraszam, czy pan ma jakąś fiksację analną? Dalej, chłopcy, czy, tak dalej. Czy ma pan jakąś fiksację analną? Nie, to wasz problem jest, to wy lansujecie pedałów. Przecież prowadzicie radio, no to macie takiego słuchacza, jakie radio prowadzicie, pedały. No dlaczego pan robicie pedalskie radio? No to macie pedały. Do klubów pedalskich, gejowskich, wio, tam jest wasze miejsce, tam w kloace jest wasze miejsce. Wiesz, co to kloaka? Nie, ale bardzo prosimy pana powiedzieć, bo... Weź sobie słowniczek kup, w Empiku, poczytaj sobie... Czy to jest jakaś kryptoreklama? Powiesz, co to jest kloaka. Pedale. No... Jeszcze raz. No jeszcze raz. Zasrany pedale. Mówiłem, analna fiksacja. To jest tak. Swoją szefową Joannę, wyszkoloną lesbijkę, żeby tak taką kanapkę. Powiem tak. Pedał, lesba, pedał. Nie brzmiała zupełnie jak lesbijka dla mnie. Może się na tym nie znam. Ale... No a słuchaj, przyjdzie taki moment, koleś, przyjdzie taki moment, zobaczysz. Czy to pan wie, że staniesz, popatrzysz do lustra i zapłaczesz. Nie, ale szuka, bo macie ten problem. Boicie się upływającego czasu. Wtedy wam rozum odbiera. Przepraszam bardzo, czy pan nam grozi? Nie, sam sobie grozisz, człowieku. Sam sobie grozisz. A teraz... Ja się już rozłączę, bo już nie mam przyjemności z wami rozmawiać. No dobrze, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Jarek z Gdańska.